Wszystkie kolory skóry, różne języki i temperamenty spotkały się na rynku, tworząc wielką wspólnotę młodych i pełnych radości chrześcijan. Prezydent Edward Lasok przywitał ich w Mysłowicach i przekazał symboliczne klucze do miasta. Wtorkowe powitanie pielgrzymów przerosło wszelkie oczekiwania. Mimo niesprzyjającej pogody, najważniejszy plac naszego miasta pękał w szwach. Praktycznie tu jest cały świat, jeżeli można trochę tak przenośnie powiedzieć, ale naprawdę i pod względem kulturowym, i pod względem koloru skóry, i pod względem przyjazdu ze świata, bo i Stany Zjednoczone, i Ameryka Łacińska, tak jak powiedziałem, i Kazachstan, no to są odległości niesamowite, także po prostu witamy ich bardzo serdecznie, są przyjmowani z wielką serdecznością, czują się tutaj bardzo dobrze, bo oddźwięk i w rozmowach, i w innych takich sytuacjach, gdzie jesteśmy razem, no jest bardzo dobry. W związku z tym myślę, że Mysłowice zapadną im na długo w pamięci. Różnorodność zgromadzonych na rynku młodych ludzi wyrażała się także w ich przeżywaniu wiary. Pięknym świadectwem i lekcją dla wiernych z Polski był przykład pielgrzymów z krajów afrykańskich czy Ameryki Południowej, którzy wyjątkowo głośno okazywali swoją radość z uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Ci młodzi ludzie, którzy przyjechali z krajów afrykańskich czy Ameryka Południowa, no to oni przede wszystkim mają inny sposób przeżywania wiary. Oni muszą swoją wiarę wyśpiewać, wytańczyć, wykrzyczeć. I my nie jesteśmy do takiej ekspresji przygotowani. Ale to nas bardzo raduje, że tacy młodzi ludzie, którzy w ten sposób swoją wiarę wyznają. Mysłowice to jedyne śląskie miasto, w którym pielgrzymi zatrzymali się na czas wydarzeń centralnych. To duży zaszczyt dla miasta, że może wykazać się gościnnością i pozostawić po sobie pozytywne wrażenie we wspomnieniach kilku tysięcy młodych ludzi z całego świata. To bardzo duże wyróżnienie, ale to też świadczy o ogromnej gościnności władz miasta, ale również wszystkich parafii i wszystkich mieszkańców Mysłowic, bo to oni otworzyli swoje drzwi i tym samym otworzyli swoje serca na pielgrzymów. Podczas powitania na rynku prezydent Edward Lasok wręczył pielgrzymom symboliczne klucze do miasta, użyczając im w tym geście Mysłowic na czas wspólnego świętowania. Na najbliższych kilka dni zaplanowano wiele atrakcji. Pielgrzymów czeka seria koncertów, pokazów i animowanych spotkań w Parku Słupna. Za nimi już turniej piłki Copa Catolica, który był organizowany na stadionie Unii Kosztowy. Najlepszymi okazali się Hiszpanie, ale i Polacy stanęli na podium. Na rynku zwycięzcy zostali uhonorowani pucharem turnieju Copa Catolica. Dzisiaj już był turniej piłki nożnej Copa Catolica na boisku Unii Kosztowy. No, wspaniała zabawa, wygrała Hiszpania, druga była Polska. Także Mysłowiczanie korzystają z atrakcji przygotowanych na czas Światowych Dni Młodzieży. Ze szczególnym entuzjazmem spotkała się ciuchcia, która kursowała do Trójkąta Trzech Cesarzy. Podczas przejażdżki uczestnicy oglądali także krótkie inscenizacje, które przybliżały im historię ważnych miejsc. Narodził się pomysł, żeby to była ciuchcia. Ściągnęliśmy ciuchcię z Wisły, no i dzisiaj cały dzień jeździmy akurat nie z pielgrzymami, bo tak się złożyło, że wszystkie bilety zostały wykupione przez Mysłowiczan. Nie opowiedziałoby się temu dziecku, nawet na rowerach, żeby to wszystko opowiedzieć, całą historię tym Trójkąta Trzech Cesarzy. Chodziło o willę Sułkowskich, promenada, jak to się wszystko odbywało, odprawa celna, tutaj przy granicy. No, trudno opowiedzieć dzieciom to wszystko. Mieszkańcy są zadowoleni z pokładów energii i życia, jakie pielgrzymi przywieźli ze sobą do miasta. Chętnie uczestniczą w wydarzeniach, na których mają okazję poznać ich i wspólnie się bawić. Jest bardzo wesoło, tutaj wiele kultur różnych i z różnych krajów po prostu, mimo że nie znam języków obcych, ale miło zobaczyć, jak się wszyscy bawią, jak świętują. Dla organizatorów Światowych Dni Młodzieży w Mysłowicach priorytetem jest, by goście z zagranicy czuli się u nas dobrze. Zależy im na tym, by powrócili oni do domów z ciepłymi wspomnieniami o Mysłowiczanach. My przede wszystkim postanowiliśmy i taki postawiliśmy sobie cel, żeby każdy pielgrzym, który wyjeżdża z Mysłowic, miał takie poczucie, że został bardzo gościnnie i serdecznie przyjęty i żeby zachował takie ciepłe wspomnienie tego miasta. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy małym miastem i nagle odtąd nie zaczną spływać do Mysłowic tłumy turystów, ale chcielibyśmy zostawić takie wspomnienie gościnności. Słuchając pielgrzymów i obserwując to, jak świetnie bawili się w gronie Mysłowiczan, można śmiało powiedzieć, że cel został osiągnięty. I feel like it's
Czuję, że jestem tutaj mile widziana. Jest tutaj bardzo miło i pięknie. Każdy jest bardzo uprzejmy. Mieszkamy w szkole, w której jest przyjemnie. Czujemy się jak w domu. Polacy są bardzo mili, nauczyli mnie, jak jest piątka, a polskie jedzenie jest bardzo dobre. Polish words, like high five. It's plotki, right? Yes. And I love Polish food, it's so good. O zadowoleniu pielgrzymów świadczyły także szalone wygibasy przy dźwiękach Happy Big Bandu, czy zapał, kiedy mieli okazję nauczyć się tradycyjnych polskich tańców.